Dwa lata temu Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak musieli zmierzyć się z niewyobrażalną tragedią, śmiercią własnego dziecka. Olivier przegrał walkę z rzadką odmianą nowotworu w 2022 roku. Modelka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia synka, załączając rozrywający serce wpis. Spis treści: tragedia Magdy Stępień i Jakuba Rzeźniczaka, tragedia Magdy Stępień i Jakuba Rzeźniczaka. Cała Polska śledziła walkę o życie synka Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka, Oliwiera. Niestety, 27 lipca 2022 roku chłopczyk przegrał walkę z groźnym nowotworem wątroby. O śmierci chłopczyka jego rodzice poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych. Olivier Rzeźniczak przeżył 376 dni, 16 lipca 2024 roku chłopiec skończyłby 3 latka. Z tej okazji Magdalena Stępień opublikowała na Instagramie kilka zdjęć i poruszający wpis. Dziś skończyłbyś 3 latka, ciężko mi w to uwierzyć, że już tyle czasu nie ma ciebie obok mnie, zaczęła swój wpis. Jak ja to wszystko przeżyłam? Sama chwilami nie wiem, jak wyobrażałam sobie te kolejne dni, miesiące, lata bez ciebie, zaraz po twoim odejściu? Bałam się, czy sobie poradzę, ale ty zadbałeś o wszystko, o zdrowie, pracę, ludzi, tak abym nie była sama, abym czuła się zaopiekowana. Zesłałeś mi dużo dobra, za które każdego dnia patrząc w niebo jestem wdzięczna. Dziś silniejsza z wiarą i pokorą patrzę w przyszłość, wiedząc, że będziesz zawsze mi pomagał, napisała. Tu na ziemi jest chwilami ciężko, każdego z nas spotkają różne trudne sytuacje życiowe, które odbijają się na nas, pozostawiając ranę na całe życie. Ale z nią da się żyć, da się marzyć i wierzyć, że jeszcze może być pięknie, pomimo przeciwności losu, które się czasem pojawią. Ten kolejny rok był przełomowy dla mnie, pokazał mi prawdziwych przyjaciół oraz tych ludzi, którym nigdy nie powinnam ufać. I tu przychodzi na myśl słynne powiedzenie: prawdziwych przyjaciół nie poznaje się w biedzie, ale po tym, jak znoszą twoje szczęście. Oczywiście to słowo, szczęście, ciężko o nim mówić i ciężko jest się cieszyć i być happy na 100% po tym wszystkim, co się wydarzyło, ale pomimo tego, że tyle straciłam, to nadal widzę dobro i szczęście w swoim życiu, kontynuowała w swoim wpisie, dziękując w dalszej części wszystkim, którzy wspierali ją w tym trudnym czasie. Pełen wpis na profilu Stępień, w galerii poniżej publikujemy zdjęcia Magdy Stępień i Oliwierka.